Wyzwania samorządu gminy Leśna Podlaska i akurat panią zapytam być może o miejscowość, no, która chyba jest oczkiem w głowie jako radny, jako przewodniczącej, Bordziłówka. Tym bardziej, że w Bordziłówce prężnie działa straż pożarna. Tak, to prawda. Straż pożarna w Bordziłówce Starej to jednostka dosyć leciwa. W ubiegłym roku obchodziliśmy 70-lecie powstania właśnie Straży Pożarnej. Natomiast strażnica, która jest w trakcie budowy, była przedmiotem rozmów od wielu lat strażaków i w ubiegłym roku zostały zabezpieczone pieniądze. Projekt został strażnicy wykonany już w 2016 roku. Natomiast no, realizacja jakby tego przedsięwzięcia dokonała się w 2020 roku, czyli w ubiegłym roku. Rozpoczęliśmy budowę strażnicy, czyli garażu na samochód strażacki, bo garaż, który obecnie strażacy posiadają, no, jest niewystarczający, dlatego że jest dosyć wąski i nie spełnia jakby wymogów do postępowania przy wyjeździe do pożaru czy na jakieś akcje. W styczniu tego roku zostały zakończone prace budowlane na powierzchni, czyli zakończony pierwszy etap budowy. W przyszłym roku nie zabezpieczaliśmy, czyli na 2021 rok nie zabezpieczaliśmy środków w budżecie gminy na budowę, na dalszą część budowy tej strażnicy, dlatego że po rozmowach strażaków z wójtem ustalono, że środki będą zabezpieczane systematycznie w miarę potrzeb, a strażacy, mieszkańcy będą budować tą strażnicę w czynie społecznym. Myślę, że strażacy, jeżeli już będą mieli to pomieszczenie na samochód, to budynek, w którym obecnie znajduje się garaż na samochód strażacki, będzie zaadoptowany właśnie na cele takie, być może też muzealne, tak, na salę tradycji, bo 70 lat, to wiemy, że to no, szmat czasu i jak obserwowaliśmy tą wystawę, którą strażacy przygotowali na tą uroczystość, to okazuje się, że jest wiele osób i wiele takich wyjazdów, które warto byłoby zapamiętać i aby znalazły się być może w tym miejscu. Słynna żeńska drużyna również. Słynna żeńska drużyna, która tak była i wiemy, że panie doskonale do dzisiaj wspominają działalność w tej drużynie. I być może, no wiadomo, historia toczy się dalej i nawet ci strażacy, którzy są teraz, to pewnie za 70 lat też będzie ktoś ich tutaj tam oglądał, prawda, za tamten czas. Także myślę, że jest to dobry pomysł i rzeczywiście z panem Tomaszem Mielnickim, jak rozmawialiśmy i z wieloma innymi strażakami, jest wielu strażaków młodych, jak ten, który został nominowany na najlepszego strażaka, Przemek Jóźwiuk, więc na pewno to idzie wszystko do przodu i cieszymy się bardzo, że ta młodzież garnie się do tego, żeby pomagać ludziom, żeby działać społecznie. Straż Pożarna bardzo aktywnie też współpracuje ze Stowarzyszeniem Otwarta Wieś, które w Starej Bordziłówce działa też od 20 lat.
Ile środków już gmina wygospodarowała na tą rozbudowę strażnicy i ile mniej więcej w kosztorysie jest na to potrzebne? W ubiegłym roku zabezpieczyliśmy 60 tysięcy i te pieniądze zostały, no, oczywiście w 2016 roku zostały zabezpieczone środki na projekt w kwocie 20 tysięcy. Ile jeszcze potrzebujemy w razie czego? No pewnie potrzebujemy dosyć jeszcze kilka razy 60 tysięcy, ale myślę, że doskonale wiem, że praca ludzka jest niezmiernie teraz cenna i myślę, że praca społeczna naszych strażaków i mieszkańców Starej Bordziłówki, jeżeli będą chcieli się do tego przyłączyć, a myślę, że na pewno będą się chcieli przyłączyć, to obniży koszty tej inwestycji, przez co będziemy no, mieli to prawo takiej współwłasności, że wykonujemy to wspólnie jakby ze środkami zewnętrznymi. Trudno mi teraz powiedzieć i ocenić, jaka to będzie kwota. No na pewno jeszcze około 60 tysięcy na pewno jeszcze trzeba będzie przeznaczyć, łącznie oczywiście z kosztem ludzkim. Ten rok 2021 to rok stanu surowego. Do tego dążycie? Tak. Tak, stanu surowego. Mamy nadzieję, że do końca roku, jeżeli pogoda pozwoli i ludzie, i sytuacja, to no nie wiem, jaka jest umowa między strażakami tak dokładnie, ale mam nadzieję, że jak każdy dobry gospodarz pewnie chciałby przykryć ten budynek.